Najlepszą w województwie i drugą w Polsce mamy, drodzy Państwo, w Opolu. O kim mowa? O naszym gościu w studiu dzisiaj, pani Natalia Marcinów. Dzień dobry, witam bardzo serdecznie. Dzień dobry. Dzień drodzy dobry. Państwo, to druga położna w Polsce w 9. edycji konkursu Położna na medal. Gdzie ten medal będzie, pani W serduszku Natalia? Jest u mnie w serduszku cały czas będzie. Będzie mi dawać na pewno dużo energii w pracy. Jak pani przyjęła to wyróżnienie? Wyróżnienie niezwykle ważne, dlatego że ono idzie prosto od pacjentek, a to jest konkurs ogólnopolski, bierze w nim udział naprawdę paręset położnych co roku. Tak. Jest to dla mnie ogromne wyróżnienie, dowód na to, że dobrze wykonuję swoją pracę. Jest to miód na moje serce. Bardzo dziękuję pacjentkom za to, że mi zaufały, tak, że ich rodziny, tak, bo wiadomo, porody rodzinne, opieka nad kobietą po porodzie w domu, to też opieka nad wszystkimi członkami rodziny. Stąd jest mi bardzo miło, bardzo dużo motywacji dostałam, takiego kopniaczka, więc bardzo się cieszę, że udało mi się zdobyć tak wysokie noty. Proszę pani, 7 lat w zawodzie. Co może pani powiedzieć w takim wypadku, kiedy się nabiera tej pewności, kiedy jest się, a ta pani jest, tak jak to mówimy, najbliżej, czyli na tym bloku porodowym. Położna nam chyba kojarzy się głównie właśnie z porodami, prawda? Tak, natomiast warto też wspomnieć o tym, że położna towarzyszy kobiecie na każdym etapie jej życia, tak? Od noworodka poprzez okres dojrzewania, poprzez okres prokreacji, ciąży, połogu, menopauzy, senium, tak? Więc położna towarzyszy kobiecie na pewno przez całe życie i to jest ważne, żeby to podkreślić. A co jest, proszę pani, tak po tych 7 latach doświadczeń dla pani teraz łatwiejsze albo trudniejsze? No bo gdzieś są takie momenty, prawda, w tej pracy, takie trudne, a takie, o których pani już mówi teraz, a to jest za mną, już wiem, nabrałam to, mam to w małym palcu. Powiem tak, położna pracująca w sali porodowej, tak, to jedno, położna pracująca w oddziale, powiedzmy, położniczym czy na oddziale ginekologicznym, te prace na pewno różnią się od siebie, każda z tych prac jest bardzo odpowiedzialna, każdy z tych oddziałów jest bardzo ważny, natomiast praca w sali porodowej jest wyjątkowo odpowiedzialna. Tutaj nigdy nie możemy mieć pewności siebie, zawsze z tyłu głowy musi być ta lampka, że coś się może wydarzyć, na wszystko musimy być przygotowani, prawda? Każdy dyżur jest inny. No właśnie, tutaj nie może być rutyny. Tutaj nie może być rutyny, każdy dyżur jest inny. Zawsze musimy mieć gdzieś tam tą lampkę, że coś może się zadziać w każdej chwili. Położnictwo jest bardzo nieprzewidywalne. Pani Natalio, nie mogę nie zapytać, bo jest pani matką. Czy to jest tak, że położna to powinien być zawód? O, to jest zdjęcie ostatnie, tak? Słyszałem? Tak, z ostatniego dyżuru. Z ostatniego dyżuru, tak? Tak, tutaj to jest poród rodzinny się odbył. Kolejny rodzinny poród. Tata wita się z mamą. No właśnie, bo też byłem naocznie uczestniczyłem w tym rodzinnym porodzie. To największe chyba przeżycie dla mężczyzny. Niesamowite. Natomiast pani chciałem zapytać o matkę. Czy rzeczywiście położne po prostu powinny być matkami? Tylko, że jest ten pryzmat innego doświadczenia, kiedy się samemu rzeczywiście urodziło, czy powinno się powiedzieć, proszę pana, co pan opowiada? Nie, myślę, że to w ogóle nie ma znaczenia. Mnóstwo położnych nie ma swoich dzieci, tak, a przychodzą do pracy i świetnie sobie z tym wszystkim radzą. Ja też pracowałam już jako położna, zanim byłam matką, więc myślę, że to nie ma... Ale zmieniło to coś na przykład w pani pracy? Powiem tak, jeżeli chodzi o tą opiekę i pielęgnację noworodka, tak, o tą opiekę nad noworodkiem, to na pewno ma się większe doświadczenie, tak, skoro miało się swojego małego malucha, więc można na pewno wyciągnąć tutaj jakieś wnioski. Proszę pani, w ramach tego konkursu i kampanii Akademia Malucha Alantan zapytała mamy, jakie cechy powinna wykazywać położna na medal. Która z tych jest pani najbliższa? Bo tu pozwolę sobie zacytować jedną z opinii o pani. Tak. Jeden z komentarzy. Wspaniała położna, ogromna wiedza, spokój i opanowanie. Dzięki niej przy porodzie cały czas czułam się bezpiecznie, komfortowo. Pani Natalio, jeszcze raz dziękuję. A tam w tej ankiecie było między innymi przy położnej na medal powinna budzić zaufanie, zaangażowana opiekuńcza. Które z tych określeń byłoby dla pani najbliższe? Najbliższe. Wszystkie te cechy są mi oczywiście bliskie. Położna musi mieć te cechy, tak? Bez tego nie można by powiedzieć, że jest to położna z sali porodowej.
Dla mnie bardzo, bardzo ważne jest zdobycie zaufania pacjentki, tak? Czy w trakcie porodu, czy w trakcie edukacji przedporodowej, czy na tych wizytach patronażowych, to zdobycie zaufania tego rodzica, bo wiadomo, że to dziecko jest dla niego najważniejsze na świecie, jest bardzo ważne. Wprowadzenie takiej atmosfery poczucia bezpieczeństwa pacjentki jest szalenie istotne dla mnie i ja bardzo nad tym pracuję. Proszę Pani, słowo emocje to jest dla mnie słowo, które jest wyrażeniem tego zawodu, ponieważ przy Pani rodzi się to w cudzysłowie życie, wiadomo, że poczęte jest wcześniej. Są chwile szczęścia, ale są też trudne chwile. Jak sobie radzicie Państwo z tymi emocjami? Bo przeżywa to rodzic, ale Państwo przecież tak naprawdę jesteście tymi najbliższymi w pewnym momencie. Emocji jest bardzo dużo w tej pracy, czy w sali porodowej, czy na innym oddziale, czy na wizytach patronażowych z pacjentką. Emocji jest na pewno bardzo dużo. Są te dobre emocje i ich jest zdecydowanie więcej. Natomiast są też te momenty ciężkie, prawda? Wiadomo, nie każda ciąża, nie każdy poród jest fizjologiczny. Zdarzają się też powikłania. I tutaj my sobie musimy z tym poradzić, my musimy mieć tutaj opanowanie, tak, podejmować decyzje, więc tych emocji jest na pewno bardzo dużo. Taką dla mnie najpiękniejszą emocją jest na pewno to, że na pewno ten moment, w którym ten noworodek się urodzi i to przywitanie się pierwsze rodziców, mamy, taty z tym dzieckiem jest niesamowite. Bo to często Pani tak jako pierwsza to dziecię niesie, tak? Tak, tak. Robię to od 3 lat i cały czas każdy poród, każda sytuacja taka jest dla mnie wow, tak jakbym to zrobiła pierwszy raz, więc emocji jest bardzo, bardzo dużo. Proszę Pani, położna już w samym charakterze słowa, feminatywna wyraźnie, a mężczyźni? Jest ich niewielu. W Polsce, ale są. Tak, znam kilku panów. Powiem tak, faktycznie zawód faktycznie wybierają głównie kobiety w większości. Czy to jest tak, że po prostu kobieta bardziej ufa kobiecie? Nie powiedziałabym. Myślę, że tutaj, znaczy to jest moje zdanie, ja uważam, że wiedza, doświadczenie, miłość, czy tam zamiłowanie do tego zawodu jest tutaj o wiele ważniejsze, tak? To, czy jest to mężczyzna, czy kobieta, w tym momencie dla mnie nie ma znaczenia. Ważniejsze są inne cechy danej osoby. Mówiliśmy na początku naszej rozmowy, że te lata doświadczeń robią swoje, to na koniec właśnie zapytam, że powiedziała Pani, że ta nagroda to też jest swoisty taki kopniak do przodu, żeby robić coś jeszcze lepiej. Co można zatem jeszcze robić? Najważniejsze to jest właśnie słuchanie pacjenta, pacjentki? Tak jak już wcześniej mówiłam, to zapewnienie poczucia bezpieczeństwa pacjentce jest bardzo ważne, jak już zdobędzie się jej zaufanie, już, jeżeli ona już się czuje w moim towarzystwie bezpieczna, złapiemy ten taki team razem, to ta praca, ta współpraca jest naprawdę, naprawdę, naprawdę fajna i inna. Każda pacjentka jest inna. Tak, czasem wymaga to ode mnie większych nakładów tak, pracy, żeby to zaufanie zdobyć, więc to też jest fajne, ta praca z każdą pacjentką jest inna, różni się, więc na pewno nie ma rutyny. Proszę Pani, to jest taką Pani pierwszą mamą chrzestną. Ktoś zaproponował Pani od razu, żeby została Pani mamą chrzestną, Dzidziusia? Pracy. Nie zdarzyło mi się jeszcze. Natomiast, pani stać na przyszłość. Natomiast była jedna pani, która uznała, że po porodzie da córce na imię Natalia. Więc było mi bardzo miło. To na koniec zapytam, wracając do tych emocji, tego słowa, o którym mówiliśmy. Jaki jest Pani sposób na życie, żeby jednak odreagować? Bo mówiliśmy o tym, że to nie zawsze są piękne momenty. Wiem, że uwielbia Pani sport. Tak, te piękne momenty zabiera się do domu i się nimi żyje w domu, natomiast tak jak mówię, są też te emocje mniej piękne i wtedy staram się je gdzieś tam zostawić za drzwiami szpitala, nie przynosić do domu. Taką moją pasją jest sport od zawsze. Od zawsze jestem aktywna, więc tutaj na pewno mogę się mocno odstresować.
na treningach, przygotowuje się do triatlonu. No to niech pani nam powie właśnie, jakie treningi, bo to, że jest pani związana z bardzo głośnym nazwiskiem w całej Polsce, jak jest słynny kolarz Patryk Stosz, tak, to mój brat. To ja wiem. No właśnie, to gdzie szukać tego ładowania akumulatorów, jakby powiedzieli sportowcy, w czym? No ja odnalazłam to odreagowywanie i to nabieranie energii właśnie w sporcie. Pływam, biegam, troszeczkę zaczynam tutaj zapoznawać się z kolarstwem i w czerwcu wystartuję w moich pierwszych zawodach triatlonowych. No to powodzenia. Dziękuję bardzo. Życzę w takim wypadku. Drodzy Państwo, naszym gościem najlepsza w województwie, druga w Polsce położna w konkursie położna na medal, pani Natalia Marcinów. Nie zajmujemy dłużej, bo ja wiem, że rano, wieczór, we dnie, w nocy Państwo pracujecie, czyli oczywiście. Dyżur rano, dyżur po południu, dyżur nocą, ale najważniejsze, żeby się nam rodziło jak najwięcej zdrowych dzieciaków. Wszystkiego dobrego życzę, sukcesów. Dziękuję. W pracy. Gratulujemy raz jeszcze w imieniu całej redakcji. Dziękuję. No i oczywiście trzymamy kciuki teraz i będziemy Państwa informować, czy pani Natalii udało się ukończyć ten pierwszy triatlon. Dziękuję. Aby tak było. Dziękuję bardzo. Dziękuję.